Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 29 na osiedlu Krakowiaków w Krakowie. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1579. Pierwsze czytanie. Referuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty, tym razem lokalu mieszkalnego, który został wykupiony od gminy, a położony jest na osiedlu Krakowiaków 29, lokal oznaczony numerem 3. Państwo wykupili ten lokal od gminy w 2004 roku za cenę 9274 zł, czyli z zastosowaniem 90% bonifikaty, a bonifikata wynosiła 83 465 zł. Następnie 5 czerwca 2006 roku osoba, która nabyła ten lokal, darowała ten lokal na rzecz swojej córki i swojego zięcia. Argumentacja związana z odstąpieniem od zwrotu tej bonifikaty jest już argumentacją podobną, jak przedstawiałam to Państwu przy poprzednich projektach uchwał. Dodam tylko tyle. Rzeczywiście było to również przedmiotem opinii Komisji Mienia, która 22 października 2013 roku wydała opinię pozytywną. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Komisja Mienia i Komisja Budżetowa pozytywne opinie. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Zatem otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 2 stycznia 2014 godzina 15 i ostateczny termin wprowadzenia poprawek na dzień 3 stycznia 2014 godzina 15.